różnego rodzaju dramaty, upadki. Wtedy zaczynamy żyć w grzechu. Żyjemy owocami grzechu. Postępujemy grzesznie. Dlatego Pan Jezus musiał przyjść, aby rozprawić się z grzechem na ziemi. I Biblia mówi, że Jan Chrzciciel, kiedy zobaczył Pana Jezusa, gdy szedł nad Jordan, aby się ochrzcić, ogłosił i wyznał: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. On przyszedł, aby zgładzić grzech świata. A jak gdy gładził grzech świata, rozprawiał się także ze skutkami grzechu, z owocami grzechu. Biblia mówi, że owocem Ducha Świętego, życia w duchu od Pana, jest radość, pokój, sprawiedliwość, wierność, wstrzemięźliwość, dobroć. Tak samo owocem ducha ciemności, diabła, jest nieprawość, grzech, niepokój, klęska, porażka, smutek, przygnębienie, dramat w życiu człowieka, a także choroby. Aby było jasne, aby nie było skrajnie, pamiętajmy o tym, że źródłem chorób także jest nasza głupota. Wiele razy jest nasza głupota, nasza ludzka głupota. Są także nieszczęśliwe wypadki, które się zdarzają. My sami sobie stwarzamy taką wspaniałą atmosferę do tego, by chorować. Dzisiaj mówi się, że wszystkie trunki, wszystkie środki, mówi się o tym coraz dobitniej, coraz wyraźniej, mówi się o tym, że dewastują nasz organizm. Jeśli już pomijamy jakikolwiek wątek duchowy, powiedzmy w cudzysłowie wątek religijny, to warto pomóc sobie i pozbyć się nałogów, aby ratować to jedno ciało, które masz, które tak często choruje. Rozmawialiśmy tutaj z pastorem, który ma wiedzę, że w szpitalach, na przykład w Cieszynie w szpitalu, 80% pacjentów to ludzie uzależnieni, którzy chorują. Którzy mają różnego rodzaju choroby i dolegliwości. To nie jest tak, jak diabeł, szatan wmawia ludziom: musisz pić i palić, żeby się zakonserwować. Zakonserwujesz się do trumny, się zakonserwujesz. Nie ma. Organizm jest zdewastowany. Kiedy mój brat miał wypadek i kiedy później robiono sekcję zwłok, dlatego że przy wypadku musi być sekcja zwłok, i kiedy był na badaniach w szpitalu u nas w Jastrzębiu na intensywnej terapii, kiedy rozmawiałem z ordynatorem, musiałem dzwonić ze Stanów Zjednoczonych, byłem daleko, nie mogłem nawet być przy nim w tym okresie. Mówi mi: panie Leszku, brat pana to schorowany człowiek, on jest 5 lat młodszy ode mnie. Ja mówię: ale co takiego? Wątroba dziurawa, zniszczona, nerki zniszczone, serce zniszczone, rak prostaty, wszystko, po prostu dramat. Ja często mówię o tym: alkohol zabił mojego brata, dlatego mam niesamowitą złość. Najchętniej bym pozamykał wszelkie sklepy, które sprzedają to świństwo. Tak jestem. Uważam, że to barbarzyńcy, ci, którzy to produkują. I mówię odpowiedzialnie, niech mnie zamkną za to. Barbarzyńcy, zabójcy, bo najwięcej wypadków na drogach jest z powodu pijanych kierowców. Zabójcy, zabójstwo. Powinni zakazać to sprzedawać. Powinni to wyrzucić. A w dodatku niszczy nasze zdrowie. Zabija twój mózg, alkohol. Dewastuje twoje ciało, twój organizm. Nie jesteś robotem, nie jesteś maszyną, nie jesteś z żelaza. To wszystko wymyślił diabeł, aby niszczyć. A więc chorujemy z powodu naszej głupoty. Oczywiście, powiecie mi, ale inne rzeczy także. Tak, prawda. Wszystko dzisiaj jest skażone. No ale jeśli to i to, i jeszcze tamto, i na potęgę, i wszystko, no to podwajamy, potrajamy, czterokrotnie zwiększamy ryzyko, że będzie gorzej. A więc nasza głupota, wpływ skażonego środowiska, to wszystko ma wpływ na nas. Chorujemy z tego powodu.
ale także są choroby, którymi dręczy nas diabeł i znęca się nad nami. Ten przykład, który przeczytałem, właśnie nam o tym mówi. Pan Jezus, ujrzawszy tą kobietę w synagodze, czytamy, że 18 lat cierpiała, była zgarbiona do ziemi prawie, kiedy spojrzał na nią i zobaczył, że diabeł związał ją pętami choroby, bo źródłem choroby były dzieła diabła, to on sprawił, że miała taki stan. Werset 16 nam o tym mówi, kiedy zarzucono Panu Jezusowi, że w szabat, bo wiecie, Żydzi obchodzą szabat, nie wolno nic zrobić, nie wolno niczego czynić, nie wolno nigdzie pracować, trzeba odpoczywać, to jest dzień dla Pana według zwyczaju i prawa żydowskiego. Pan Jezus odpowiedział tak, a czy tej córki Abrahama, którą szatan związał od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu szabatu? I Pan Jezus ją uzdrowił. Oni uznali, że dokonał jakiegoś czynu, że zadziałał, a nie powinien. I Pan Jezus uzdrowił tą kobietę i wyzwolił ją z tej choroby. Tak samo ma moc nad twoimi chorobami i twoimi dolegliwościami. Tak samo ma moc nad twoim stanem, który diabeł wypracował, wytworzył w twoim życiu, aby dać ci wolność, aby cię wyrwać z tej niewoli. Pan Jezus jest tutaj, aby pochylić się nad tobą. I tak jak w tytułach moich punktów do dzisiejszego rozważania mówię, w tym drugim punkcie zacytowałem, Jezus widzi i zwycięża. On najlepiej wie, jak się czujesz. On najlepiej wie, co przeżywasz. Po pierwsze, On widzi i rozumie, a więc nie przychodzi, aby cię potępić, o tym mówiliśmy na pierwszej sesji, ale teraz mówimy o tym, że On widzi i zwycięża i przychodzi jako zwycięzca do twojego życia, aby dać ci wolność, tak jak dał wolność tej kobiecie. Dlaczego? Troszeczkę obnażymy tego naszego wroga i przeciwnika, aby nie panoszył się, prawda? Tak naprawdę Pan Jezus dokonał takiego wielkiego zwycięstwa nad diabłem, szatanem, że On jest siłą pokonaną. W innym miejscu czytamy, że diabeł jest jak lew ryczący. Ktoś powiedział, ale nie ma zębów, bo Pan Jezus mu powybijał. Ryczy. W liście do Efezjan jest powiedziane, że Pan Jezus dał nam takie zwycięstwo, że ma moc, jeśli do Niego przyjdziemy i oddamy Mu nasze życie i staniemy się Jego własnością, że On sprawi, że diabeł będzie pod naszymi stopami. Jak ta wykładzina. Tam jest Jego miejsce. Nie w moim sercu, nie w moich myślach, nie w mojej duszy, ale ma być pod moimi stopami. Ja mogę mieć zwycięstwo w Jezusie Chrystusie, dlatego, że diabeł nie jest większy, nie jest mocniejszy i nie jest skuteczniejszy od Jezusa. Jezus zwyciężył, diabeł przegrał. Diabeł przegrał. Przegrał, poniósł porażkę. Jego dzieła zostały unicestwione. Apostoł Paweł napisał w jednym ze swoich listów, że Pan Jezus wyprowadził go ogołoconego na ulicę i pociągnął go za sobą, jak ciągnie się pokonaną siłę jakiegoś niewolnika pozbawionego wszystkiego i odniósł nad nim triumf, zwyciężając na krzyżu. Halleluja. I my możemy tak żyć. Kochani, możecie tak żyć. Jezus zwyciężył. Diabeł w konfrontacji z Jezusem jest skazany na porażkę. Jeśli diabeł cię dręczy, jest źródłem wszelkich niepowodzeń, dramatów i chorób w twoim życiu, to Jezus dziś ma moc to zmienić. Jezus ma moc to zmienić. To jest prawda, prawda Nowego Testamentu. On ma moc rozwiązać twoje życie z tych pęt. On dzisiaj ciebie widzi, On wszystko wie, gdzie jesteś, co się dzieje w twoim życiu. Jego spojrzenie jest na tobie. Chciałbym, abyście uchwycili ten obraz.
że Jezus patrzy na was z takim obliczem pełnym miłości, wsparcia, współczucia i pragnie ci pomóc. Pragnie wyjść naprzeciw. Jeśli diabeł jest sprawcą twoich trudności i problemów, twojego uzależnienia, twoich dramatów w życiu, twoich chorób, to Jezus jest zwycięzcą. Jezus zwyciężył. To wykonało się. Szatan pokonany. Jezus złamał złego moc. Znacie tę piosenkę? Nawet zaraz moglibyśmy zaśpiewać, prawda? No ale to tak nieliturgicznie, że pastor w kazaniu każe śpiewać, nie? Co to za pastor? No właśnie. No właśnie. Jezus zwyciężył. To wykonało się. Szatan pokonany. Jezus złamał jego moc. Jeszcze jedna myśl. Bez względu na okoliczności, dzień i miejsce, Jezus jest gotowy, aby ci pomóc. Jezus wyciąga swoją rękę ku tobie. Ja bardzo kocham ten werset, bardzo ewangelizacyjny, mówiący przepięknie o Bożym nastawieniu. Jan 3,16. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Amen. Wiecie, to jest niesamowite, że nie tylko tu, na ziemi, możemy mieć poczucie nowego życia, wolności, pomocy, ale także daje nam życie wieczne. Daje nam poczucie pewności, że gdy umieram, to jest tylko przejście na drugą stronę. To jest tylko przejście do miejsca, które przygotował nam Bóg. I to nie jest tak, jak pospolita teologia powszechnego Kościoła mówi. Nigdy nie możesz mieć pewności, co będzie po drugiej stronie. Oczywiście, jeśli nigdy nie przeżyjesz spotkania z Jezusem, nowonarodzenia, to a właściwie tak, jest pewność. Piekło, potępienie, ból, łzy, jezioro ogniste. Tak to opisuje Biblia. Ale dla tych, którzy umierają w Panu, jest przejście do nowego miejsca, o którym czytamy, że nie ma już tam łez, nie ma bólu, nie ma smutku. A najbardziej mnie cieszy to, że nie ma tam knajp, pubów, sklepów z wodą. Halleluja. Już nic nie będzie. Tam jest wieczna chwała, wieczna radość. A więc bez względu na okoliczności, Bóg tak umiłował ciebie. Bóg tak umiłował uczestników dni skupienia w Ustroniu. Bóg tak umiłował was, że swego jedynego Syna oddał za każdego, kto tu jest, aby każdy, kto tu jest, na tych dniach skupienia, uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Alleluja. Niesamowite. 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 To jest dla ciebie. To jest dla nas. Diabeł przyszedł kraść, niszczyć i wytracać. Ale ja przyszedłem, aby dać życie. I to życie obfite. Jezus powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Powiem tak, jedynie mogę zachęcić. Możesz Mu zaufać. Zachęcam, zaufaj Mu. Zaufaj Jezusowi. Zaufaj Jezusowi. Warto zaufać Jezusowi. On cię nie zawiedzie. On cię nie zawiedzie. On jest zawsze dobry. I trzecia myśl. Postaramy się w tej sesji ogarnąć ten temat, bo powiedziałem, że trzy myśli związane z tematem trzy spojrzenia Jezusa. A więc Jezus wie i wie, Jezus widzi i wie dlaczego. Jezus widzi i zwycięża. I ostatnia myśl, gdzie ona jest? Jezus widzi i nagradza. Jezus widzi i nagradza. Przeczytamy z Ewangelii Marka, 5 rozdział. On zaś, czyli Jezus,
zaczął się rozglądać, aby zobaczyć tę, która to zrobiła. Nieźle się zaczyna. Ktoś tu narozrabiał. Pan Jezus się rozgląda, aby zobaczyć tę, która to zrobiła. Wtedy kobieta przestraszona i drżąca, świadoma, co się z nią stało, podeszła, padła mu do stóp i opowiedziała całą prawdę. On zaś skierował do niej słowa. Córko, twoja wiara ocaliła cię. Idź w pokoju i bądź wolna od swojej udręki. Piękne. Chciałbym przybliżyć wam tą historię. Bo wiara odgrywa w naszym życiu z Bogiem bardzo ważną rolę. A więc gdy mówię, Jezus widzi i nagradza, mówię o tym, że Jezus widzi twoją wiarę. Biblia mówi, kto uwierzy w sercu swoim i wyzna ustami swymi, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie. Wiara odgrywa w naszym życiu ogromną rolę. Może zacznę tak. Bardzo inspirująco. Każdy z was ma wiarę. Każdy. Każdy człowiek ma w sobie to ziarno, tą miarę, jak mówi Biblia, wiary. Każdy. Czy jesteś chrześcijaninem wierzącym, czy jesteś niewierzącym, ateistą, masz wiarę. Zaskoczyłem was? A zaraz wam to udowodnię, że mam rację, że każdy z was ma wiarę. Wprawdzie mnie tu nie było, jak przyszliście do sali, tutaj, ale może mi pomożecie. Czy widzieliście kogoś, kto przyszedł tutaj do tej sali i nim usiadł na krzesło, zaczął sprawdzać wszystkie śruby, czy są poprzykręcane? Widzieliście kogoś? Może ktoś zaczął nogi sprawdzać, czy się trzymają i dopiero wtedy klapnęliście na ten stołek. Raczej, gdy przychodzicie do takiej sali i są krzesełka, przychodzicie i siadacie. Tak? Dlaczego? Bo wierzycie, że są dobre. Że Betel zadbał o to, żeby tu były w miarę dobre krzesła, okej? Okay? Pamiętam w szkole podstawowej mieliśmy taką zabawę, że niespodziewanie po kryjomu odsuwało się krzesło. Ktoś już siadał i mu krzesło, bam, na ziemię. Bawiliście się tak? O tak, też rozabialiście jak ja. Widzę, że to same ziółka tutaj. A więc mamy wiarę. Ja dużo latam samolotami, a więc gdy wchodzę do samolotu, w ogóle lubię latać, a więc nie mam z tym problemu, ale gdy obserwuję ludzi, to ja nie widziałem kogoś, kto siedzi w samolocie, obgryza paznokcie, trzyma się za włosy, dolecę czy nie dolecę. Nie wiem, czy ja dolecę. Zazwyczaj ludzie siadają do samolotu, zakładają słuchawki, włączają sobie monitor, gdzie jest informacja albo są jakieś filmy. Siadają wygodnie, wyciągają sobie jakiś napój, jakąś przekąskę. Rozsiadają się w fotelu, zapinają pasy bezpieczeństwa i po prostu lecą. Rozmawiają, śmieją się. Dlaczego? Bo wierzą, że dolecą. Jakbym nie miał wiary, że nie dolecę, to bym tam nie siadał. Czasami zdarza się, zdarzały się takie przypadki, że ktoś miał przeczucie, żeby nie siadać, bo samoloty też się rozbijają. Ale mamy wiarę, że dolecimy, prawda? A więc każdy człowiek ma miarę wiary w sobie. Ale my mówimy o czymś innym. Mówimy o wierze, która przychodzi z inspiracji Bożego Słowa. Mówimy o wierze, która powoduje, że zaczynam
ufać Bogu, zaczynam wierzyć, że On ma lepsze życie dla mnie niż to, co mam i że dzieło Jezusa Chrystusa jest wystarczające dla mojego zbawienia. Zaczynam w to wierzyć. Zaczynam to przyjmować. I zaczynam korzystać z dobrodziejstw wiary. Historia, którą przeczytaliśmy, to opis kobiety, która bardzo cierpiała. Ewangelia Marka, 5 rozdział, gdybyśmy przeczytali wcześniejsze wiersze, mówi nam o tym, że ta kobieta 12 lat cierpiała na krwotok. Myślę, że faceci nie wiedzą, o czym mówimy, kobiety wiedzą, co to jest. A więc 12 lat krwawienie, bezustanne krwawienie. 12 lat. Została wykluczona ze społeczeństwa, dlatego że była Żydówką w kulturze i religii żydowskiej. Osobę cierpiącą na bezustanne krwotoki uznawano za nieczystą, wykluczoną ze społeczeństwa. Prawdopodobnie wykluczoną z rodziny. Była napiętnowana. Takie były zwyczaje, takie były wierzenia, takie było prawo w tamtym czasie. I tak żyła. Biblia mówi, że wydała wszystko, co miała na swoje leczenie. Normalna reakcja. Wydała wszystkie pieniądze, wszystkie oszczędności. Wszystko, co miała, wydała, aby sobie pomóc. Desperacko chwyciła się wszelkiego rodzaju pomocy. I Biblia nam mówi, gdy czytacie ten rozdział, że zamiast lepiej, to się jej pogorszyło. Było coraz gorzej. Coraz gorzej. Ktoś powiedział kiedyś takie zdanie. Słyszeliśmy historię niesamowitą od czyści buta do milionera. A tu mamy skutek odwrotny. Od kobiety mającej jakiś majątek do kobiety bez grosza. Pozbyła się wszystkiego. Wszystko straciła. I było coraz gorzej. I nie mamy dokładnie opisu w Biblii. Przypuszczamy, że ktoś opowiedział jej o Jezusie. Dlaczego? Dlaczego tak przypuszczam? Dlatego, że gdy usłyszała, że Jezus jest w pobliżu, tu jest to, o czym mówiłem na początku, że narozrabiała. Gdy usłyszała o Jezusie i usłyszała, że Jezus jest w pobliżu, postanowiła za wszelką cenę do Niego się dostać. Ona uwierzyła, że Jezus może jej pomóc. Nie wiem, co jej powiedziano. Może powiedziano jej, że Jezus otwiera oczy niewidomym, że Jezus wzbudza zmartwych, że Jezus oczyszcza trędowatych ludzi z trądu. Nie wiem, co jej powiedziano, ale ona uwierzyła, przyjęła wiarą, że Jezus może jej pomóc. Dlatego zrobiła wszystko, aby przecisnąć się w tłumie do Niego, starała się dotrzeć do Niego, aby mogła Go dotknąć. I kiedy Go dotknęła, mamy ten werset. On zaczął się rozglądać, aby zobaczyć tą, która to zrobiła. Wiecie, jakie mam marzenie dzisiaj? Aby tu było jak najwięcej ludzi, takich jak ta kobieta. Żeby Jezus się rozglądał po tej sali i mówił, kto to zrobił? Kto mnie dotknął w taki sposób? Wiecie, tam uczniowie byli tacy zdziwieni, bo kiedy Pan Jezus mówił, kto mnie dotknął, rozgląda się, która to zrobiła. Uczniowie mówią, Panie, przecież tylu ludzi tu jest. Wszyscy się o Ciebie ocierają, a Ty pytasz, kto mnie dotknął. A Pan Jezus mówi, nie, ta zrobiła to inaczej. Ona zrobiła to przez wiarę. Ona dotknęła mnie wierząc. Ona wiedziała, że coś otrzyma, że coś się stanie, że będzie zdrowa, że zmieni się jej życie, że ustąpi jej choroba. I tak się stało, prawda? Ta historia nam o tym mówi. Ja od 9 lat jeżdżę do Indii. Nie jest to temat guru w moim życiu, aby ciągle o tym mówić, chwalić się, pisać, absolutnie. Dlatego, że jest to pewnego rodzaju misja, którą Bóg mi zlecił.
Kiedy skończyłem 50 lat, odebrałem od Pana, że to jest ten czas, kiedy teraz poszerzę Twoje granice i poślę Cię do Indii. Jeżdżę od 9 lat. Teraz mam 10. podróż w lutym, przygotowane usługi, duże krucjaty. Nie chwalę się tym, coraz mniej się tym chwalę, bo jest coraz niebezpieczniej. Lepiej z Indii nic nie pokazywać, dlatego że można różnie skończyć. Ciągle modlimy się o pastora z Pensylwanii, który został zatrzymany w Indiach. Wiecie, jak został zatrzymany? Przyjechał do Indii i pewnego dnia leciał na północ Indii, aby poprowadzić konferencję dla pastorów. 1200 pastorów. I kiedy prześwietlali jego bagaż, bo jak przylatujesz do Indii, to nie prześwietlają ci bagażu podręcznego. Prześwietlają go w Niemczech, we Frankfurcie na lotnisku. Ja zawsze włożę pieniądze, bo zawsze mam ofiarodawców, którzy dają na pracę misyjną w Indiach. Czasami wiozę nawet 15 tysięcy euro w torbie od ofiarodawców, od biznesmenów, od ludzi, którzy wspierają misję. I on przyleciał i przenocował w New Delhi, a później leciał na północ. I kiedy prześwietlali jego bagaż podręczny, zobaczyli, że ma koperty z pieniędzmi. To wszystko widać na ekranie. Wzięli go na bok i pytają się, a gdzie pan leci z tą kasą? Otworzyli jego bagaż podręczny, zobaczyli ile pieniędzy, a on miał środki, amerykańskie dolary na pokrycie całej konferencji dla pastorów. Dla 2000 prawie ludzi. I on szczerze mówi, pierwsze zapytali go, czy jest chrześcijaninem. Szczerze powiedział, tak, jestem chrześcijaninem. To na co te pieniądze? A pomagamy pastorom na północy, właśnie mamy konferencję i ja przywożę z mojego kraju fundusze, aby pokryć. Natychmiast zgarnęli wszystko, zakuli w kajdanki i go zamknęli. Siedział 6 dni w więzieniu, później zabrali mu paszport, już tam siedzi 3 miesiące. Ma zakaz wyjazdu z Indii. Ani ambasada amerykańska, ani apele nie pomagają. Siedzi tam, nie może wyjechać, bo nawraca na chrześcijaństwo. Indie to straszny kraj. Bardzo niebezpieczny. Bardzo niebezpieczny. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że kiedyś głosiłem w Indiach, w prowincji Gawan, to jest w stanie Gujarat, niedaleko Mumbai, było tam około 3000 ludzi. Kiedy robiliśmy wezwanie, nagle Duch Święty przyszedł. I z moim tłumaczem, kiedy głosiłem, głoszę po angielsku, kiedy byliśmy na scenie, nagle Duch Święty przyszedł do mojego serca, a głosiłem właśnie na temat tej kobiety cierpiącej na krwotok. I Duch Święty przyszedł i mówi, zapytaj, ile tu jest kobiet cierpiących na krwotoki. A ja się z tym zmagałem. Ja mówię, to takie osobiste. W naszej europejskiej mentalności nie pytasz o takie rzeczy publicznie. Ale Duch Święty naciskał na moje serce i mówi, pytaj, zapytaj. I przez tłumacza zadałem pytanie, że takie mam odczucie, tak gdzieś czuję w sercu, że Pan Bóg pragnie coś uczynić dla kobiet, które cierpią na krwotoki. Jeśli masz z tym problem, to chcemy się z Tobą pomodlić. Myślałem, że 1, 2, 3 podniosą rękę. Około 100 kobiet wyszło do przodu. 80% to były wyznawczynie hinduizmu ze znaczkami przynależności religijnej, a także przynależności do swoich mężów, dlatego że te znaki, które noszą na czołach kobiety, to są znaki przynależności do swoich mężów w swojej religii. Tam jest 300 milionów bogów w Indiach. 300 milionów bogów. Jeśli nie wierzycie, to wygooglujcie sobie i sprawdźcie. Google wszystko ci powie. 100 kobiet. Byłem przerażony. Zaczęliśmy się modlić. Modlitwa trwała może 2 godziny. Modliliśmy się o jedną po drugiej. 80% wyznawczynie hinduizmu, nie chrześcijanki. Wyznawczynie hinduizmu. Modliliśmy się jedną po drugiej z pastorami. Podchodziliśmy do każdej. Prawie 2 godziny modliliśmy się o każdą. Po modlitwie wszystkie wróciły na swoje miejsce. I zrobiliśmy wezwanie o zbawienie. Nabożeństwo się skończyło. Ta ewangelizacja trwała 4 dni.
Następny wieczór pastor prowadzący zrobił taki numer. Nim mnie poprosił do kazania, ja siedziałem na scenie, były krzesełka, nim mnie poprosił do kazania, około 3000 ludzi, nim mnie poprosił do kazania, mówi, a teraz chciałbym zapytać, ile kobiet zostało uzdrowionych wczoraj, kiedy pastor Lesek się o was pomodlił? A ja tak siedzę i mówię, a teraz jak nikt nie wyjdzie, to klapa. To jestem pogrzebany w Indiach. I tak siedzę i czekam. Wszyscy siedzieli na ziemi, tam nie ma krzeseł, siedzą wszyscy na takich matach, kocach. I zaczynają stawać, jedna po drugiej. Wiecie, około 60 kobiet wyszło do przodu. Uśmiechnięte od ucha do ucha. Od wczoraj nie mam krwotoków. Od wczoraj nie mam krwotoków. Wiecie, te kobiety dotknęły się Jezusa. Dotknęły się Jezusa, tak jak tamta. Wiecie, że to ciągle działa? Że wiara ciągle działa? Że wiara ciągle ma moc? Bo wiecie, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Tego, czego się spodziewamy. Biblia dalej mówi, idźmy jeszcze dalej. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Musimy wierzyć, że istnieje i nagradza tych, którzy do Niego przychodzą. Wiara powołuje do bytu to, czego nie ma. Sprawia, że zaczynamy żyć obietnicami Boga, a nie tym, co widzimy. To jest wiara. To jest wiara. Wiara powołuje do bytu to, czego nie ma. Bez wiary nie możemy się podobać Bogu. Wiecie, ludzie mają taką dziwną mentalność. Że aby przypodobać się Panu Bogu, to trzeba odpowiednio wyglądać. Najlepiej, aby Panu Bogu się przypodobać, to jak najskromniej się ubrać, albo inni w bogatszych krajach jak najbardziej elegancko. Jak najbardziej prosto. Wiecie, takie mają ludzie pomysły. Zrobić z siebie taką babuszkę, to dla kobiet, taką całkowicie skromniutką, przyodzianą w jakąś długą sukienkę i tak skromnie stanąć przed Panem. Podobam Ci się, Panie Boże. A Pan Bóg mówi, bez wiary nie można mi się podobać. Nieważne, jak się ubierzesz. Mógłbym się dzisiaj wystroić przed Wami w garnitur. Pastor przyjechał, krawat, garnitur, biała koszula. Ale bym zabłysnął, nie? A jeśli ja bym tu przyjechał i mówił do was o Bogu, a nie miałbym wiary w sercu, na nic mi ten garnitur. Na nic. Bo nie o to chodzi. Nie chodzi o ubranie. Oczywiście mamy dbać o siebie. Musimy jakoś wyglądać. To jest normalne. Żyjemy na tej ziemi pośród ludzi. Ale nie dziwaczejmy. Nie potrzeba tu dziwactwa. Wiecie, gdzie Bóg patrzy? Patrzy do serca, patrzy tam do środka, co tam jest. Może nie stać się dzisiaj na jakieś fajne ciuchy. Może masz proste ciuchy z Ciucholandu. Może ktoś ci podarował to, co masz na sobie. To nie ma znaczenia. Chwała Bogu za to, że masz. Chwała Bogu, że Bóg zaopatrzył. Najważniejsze jest twoje serce. Dzisiaj Pan patrzy na serce i pyta się, czy wierzysz, że jestem Bogiem, który ma moc nagradzać? Czy wierzysz, że istnieję? Czy wierzysz, że mogę uczynić coś niesamowitego w twoim życiu? Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewam. Nie wiem, z jakim nastawieniem tu przyjechaliście. Jeśli przyjechaliście z nastawieniem wiary, aby Bóg uczynił to, czego się spodziewacie, czego jeszcze nie ma, co On może tylko powołać do bytu, to Bóg to nagrodzi, bo On nagradza tych, którzy wierzą. Amen? On to nagrodzi. On to nagrodzi. Wtedy zaczynamy chwytać się tych obietnic i zaczynamy wierzyć, że jest możliwe. Ta kobieta zrozumiała, jaką siłę i moc ma wiara. Ona do tego stopnia uwierzyła. Gdybyście czytali ten fragment, to tam jest takie zdanie w jednym z wierszy, że gdy ona szła
i przeciskała się w tłumie między ludźmi. Już była zagrożona, bo nie powinna być między ludźmi jako nieczysta. Ona tak wierzyła, że jak dojdzie do Jezusa i się Go dotknie, że będzie uzdrowiona, Biblia mówi, że mówiła sobie. Tam jest powiedziane, mówiła sobie, gdy tylko przyjdę i dotknę się Jezusa, będę uzdrowiona. Nie mówiła tego, aby pochwalić się przed innymi, aby się popisać, że ona wierzy. Nie, ona to mówiła sama do siebie. Gdy tylko przyjdę do Jezusa i dotknę się szaty Jego, będę uzdrowiona. I szła, przeciskała się między ludźmi, przeciskała się w tym tłumie, podeszła z tyłu i dotknęła się szaty Jezusa i natychmiast została uzdrowiona. Niesamowite. Wiecie, jak mnie to porusza? Biblia mówi, że wierzysz sercem, a wyznajesz ustami. Albo inaczej Biblia mówi, to co w sercu twoim, to i na ustach twoich. Jeśli będziesz wierzył, jeśli wierzysz, to dzisiaj możesz stanąć przed Panem w modlitwie czy w uwielbieniu i możesz zacząć mówić tak jak ona. Jeśli tylko dotknę się Jezusa, jeśli Jezus przyjdzie do mojego serca, jeśli oddam Mu moje życie, jeśli oddam Mu moje nałogi, jeśli oddam Mu moje choroby, jeśli oddam Mu moje dramaty i tragedie w życiu, to On mnie podniesie, On mnie zbawi, On mnie wyzwoli, On mnie uwolni, On mnie uzdrowi. Może zacząć to mówić. Nie ma w tym nic złego. To jest Twoja deklaracja. Będę uzdrowiona. I z ukrycia podeszła w tłumie. Nie robiła jakiegoś spektrum. To nie było show na scenie. Ona po prostu wierzyła w sercu. Skromna, zagubiona kobieta, która straciła wszystko, ale zaufała Jezusowi, że lekarze nie pomogli, ale On może pomóc. To jest kierunek, to jest dobra droga. Do tego nas dzisiaj zachęca Boże Słowo. Wierzę, że będziemy mogli tego doświadczyć. Gdy Jezus się odwrócił, aby zobaczyć, kto Go dotknął, ujrzał jej wiarę. Pamiętacie czterech chłopaków, którzy mieli kolegę i był sparaliżowany? Opisuje nam to Ewangelia Marka, rozdział 2. Biblia mówi, że gdy dowiedzieli się, że jest w domu Piotra, rybaka, Szymona Piotra, postanowili tego chorego na tych noszach zanieść do Jezusa. I czytamy w tym drugim rozdziale, że taki był tłum ludzi, że nie mogli się przecisnąć. A więc wpadli na genialny pomysł, żeby rozebrać dach i spuścić go na dół pod stopy Jezusa. Wyobraźcie sobie, że w Ustroniu jest takie nabożeństwo, że nie można tu wejść. A było tu takie. Pamiętam, tutaj siedziałem gdzieś, krzesełko mi jedno dali, bo tam na schodach, na balkonie, tu wszędzie, na podłodze, tu z przodu na podłodze, wszędzie byli ludzie. Był wtedy ten prześladowany Chińczyk, człowiek z nieba, tutaj głosił. I nie mogą ludzie wejść z chorym. I nagle pastor słyszy, jak tu piłują mu w dachu. Wyobrażam sobie, że już by było po nabożeństwie. Zaraz policja by się pojawiła. Straż miejska. Tak pastor prowadzi, już ma się modlić, a tu piła. I piłują dziurę w dachu. Bo trzeba chorego spuścić. Tak to mniej więcej wyglądało. Tak to mniej więcej wyglądało. I Pan Jezus mówi tak, a ujrzawszy ich wiarę, rzekł temu choremu, wstań, weź łoże swoje i chodź. Pan Jezus widzi i jaki jest tytuł? Sam zapomniałem. I nagradza. Pan Jezus widzi i nagradza naszą wiarę, prawda? Nagradza naszą wiarę. On nagrodzi dzisiaj Twoją wiarę. Ale jest także ostrzeżenie dla nas. To ostrzeżenie wypływa z Ewangelii Marka z 6 rozdziału. I tym zakończę. I będziemy mieli dłuższą przerwę. I powiem tak, to co teraz przeczytam, nim przeczytam, powiem tak. Nie idźcie tą drogą. Nie idźcie tą drogą. To jest zła droga. I 6 rozdział, 5 i 6 werset brzmią tak. I ze względu na ich niewiarę nie mógł uczynić żadnego wielkiego cudu. Uzdrowił tylko kilku chorych,
kładąc na nich ręce i dziwił się, że nie chcieli mu uwierzyć. Jakich dziś mamy tutaj słuchaczy? Jakim jesteś słuchaczem? Czy jesteś słuchaczem pokroju tej kobiety cierpiącej na krwotok, która słysząc o Jezusie postanowiła do Niego przyjść? Jezus zobaczył jej wiarę. Czy jesteś pokroju słuchaczem z Nazaretu, bo tu chodzi o Jego rodzinną miejscowość Nazaret, gdzie Jezus nie mógł, sam Jezus nie mógł dokonać wielu cudów, dlatego że Mu nie wierzyli, dlatego że nie przyjęli tego przesłania, które on niósł z wiarą. On się sam dziwił, że nie chcieli mu wierzyć. Tam dalej czytamy w Ewangeliach później, że opuścił to miejsce. Przeniósł się w inne miejsce, aby tam czynić cuda, bo tam przyjmowali go. Czy my jesteśmy gotowi, aby dzisiaj powiedzieć: Panie, pomóż nam, aby nie było w nas żadnego złego, niewierzącego serca. Panie, pomóż nam, aby odeszło zwątpienie, niewiara, abyśmy byli tymi, którzy wierzą. Nie widząc jeszcze, wierzymy, że masz moc uczynić cud. I kiedy tak podejdziemy do Boga, to zostaną rozerwane nasze łańcuchy grzechu i niewoli, uzależnienia. Kiedy tak podejdziemy do Boga, On dotknie naszego życia. Kiedy tak podejdziemy do Boga, może nastąpić cud uzdrowienia. Kiedy tak podejdziesz do Boga, Bóg zacznie działać w twoim życiu, zacznie je zmieniać, zacznie je kształtować, formować na nowo i będziesz miał drugą szansę, aby rozpocząć jeszcze raz. I jak rozpoczniesz to z Panem, jak rozpoczniesz z Jezusem tą drogę, to wtedy będzie ci towarzyszył i błogosławił twojemu życiu. Oglądał będziesz skutki wiary. Oglądał będziesz skutki Bożego działania w swoim życiu. Chciałbym, abyśmy się pomodlili. Pochylmy nasze głowy. Panie, Tobie dziękujemy. Dziękujemy za te pierwsze sesje dzisiejszego poranka. Panie, dziękujemy Ci, że mówisz do nas. Dziękujemy Ci, że nas widzisz, że spojrzałeś na nas, że w tych spojrzeniach jest nagroda, którą przygotowałeś dla tych, którzy wierzą. Jest zwycięstwo dla tych, którzy pójdą za Tobą. I jest także odpowiedź, dlaczego. Dlaczego pewne rzeczy mają miejsce w moim życiu. A tą odpowiedzią jest, Panie, Twoja obietnica, aby objawiła się nad moim życiem Twoja chwała. Panie, ja Ci dziękuję, że jesteś tak dobry. Dziękuję Ci, że tu jesteś. Dziękuję Ci, że masz moc, aby pomóc każdemu uczestnikowi tych dni skupienia w ustroniu. Panie, dzielimy się naszym świadectwem, słowem, z wiarą, że Ty będziesz dokonywał cudów. Panie, bądź uwielbiony. Panie, bądź wywyższony. Modlę się o tą przerwę, dłuższą przerwę. Modlę się, aby to był czas rozmów, rozmyślań o tym, co słyszymy. Panie, błogosław i tą ostatnią sesję przed obiadem. Panie, poprowadź nas przed swój tron i daj nam doświadczyć Twojego cudu. Bardzo o to zabiegamy, bardzo o to prosimy i dziękujemy Ci, że nas nie zawiedziesz, bo jesteś dobrym Bogiem. Chwała Tobie w imieniu Jezusa, Pana naszego. Amen.